Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Kiedy dzisiaj chodziłem sobie po mieście i rozmyślałem nad tym dzisiejszym cytatem i modliłem się, to w pewnym momencie stanąłem przed światłami, czekając na zielone, żeby przejść na drugą stronę ulicy, i podszedł do mnie zagubiony turysta z Azji, pytając się o ulicę Młyńską, gdzie jest ulica Młyńska. Ja już widziałem tego człowieka wcześniej, widziałem, że on jest taki zdezorientowany, że on czegoś szuka. Ale mówię, no co ja mogę zrobić? Jeśli będzie chciał, to sam podejdzie, to mu pomogę. Nie będę się wtrącał w jego życie. Może nie potrzebuje pomocy. Na szczęście przyszedł do mnie, przełamał się i prosił o pomoc. Był tak blisko. Wystarczyło przejść na drugą stronę ulicy, ale nie w tym kierunku, w którym szedł, tylko w drugim kierunku, w innym. Trzeba było zmienić kierunek. A byliśmy na skrzyżowaniu. I to doświadczenie, to wydarzenie bardzo mnie dotknęło w związku z dzisiejszą Ewangelią. Judasz się zgubił. Judasz już nie rozróżnia dobra od zła. Nie wie, co jest dobre, a co jest złe. Przestaje być uczniem Jezusa. Nie idzie bezpośrednio do swojego nauczyciela, tak jak robił kiedyś, bo kiedyś tak robił zapewne. Dzisiaj już tego nie robi. Nie słucha. Nie wychodzi pierwszy do nauczyciela. Jest w ciemności. On nie jest zły, tylko się pogubił, zagubił się. I poszedł nie do tych ludzi, do których miał iść. Poszedł do przeciwników Jezusa. I rozmawia z nimi na temat Jezusa. Ile chcecie mi dać? Nawet nie orientuje się w cenach. Ile może uzyskać za zdradę Jezusa? Przecież mógłby uzyskać więcej. Dużo, dużo więcej. A jednak pyta się arcykapłanów. Widać, że on jest pozbawiony rozeznania, że nie wie, w którą stronę ma iść. Jest strasznie zagubiony. Pozostali uczniowie zachowują się inaczej. Pytają się Jezusa o drobne szczegóły. Podchodzą do Jezusa i pytają się: gdzie chcesz, abyśmy przygotowali ci do spożycia paschalnego baranka? Gdzie chcesz przeżyć Paschę? Gdziekolwiek. Znajdźcie jakieś miejsce. Nie możecie znaleźć miejsca żadnego? Nie. Wszystko u Jezusa było przygotowane. Tam nie było miejsca na improwizację. Ponieważ pierwsze czytanie z Księgi Izajasza mówi wprost, że codziennie rano otwierasz mi uszy, abym słuchał jak uczeń. To są słowa o Jezusie Chrystusie i one wypełniają się w Jezusie Chrystusie. Naprawdę Jezus nie ma problemów, kiedy przychodzimy do Niego ze szczegółami, z takimi drobnostkami życiowymi. On nie ma problemów z tym. On się tym nie męczy. Po to jest nauczycielem moim i twoim. Chyba że nie chcesz, żeby był twoim nauczycielem. Że przychodzisz tylko do Niego na korepetycje. Wtedy, kiedy nie wiesz, co masz robić. Jezus nie chce być takim naszym nauczycielem. On chce nam towarzyszyć nieustannie. Tak jak tata nieustannie towarzyszy synkowi. Sam nieustannie pytał ojca, co ma zrobić, w którą stronę pójść. Wiele godzin spędzał na modlitwie, rozeznając, co jest lepsze, co jest gorsze, w którą stronę ma pójść. Jeżeli tak będziemy podchodzić do relacji z Jezusem, czyli będziemy Go słuchać we wszystkim i pytać się Go o wszystko, to nie zgubimy się w naszym życiu. Nie popełnimy błędów.
które mogą nas zniszczyć. Gdyby Adam z Ewą poszli do Boga i powiedzieli: Panie Boże, tutaj taki zwierz do nas mówi, taka czarna mamba, syczy i syczy i mówi, żebyśmy zjedli ten owoc z drzewa. Ty mówiłeś, żeby nie jeść. Co z nim zrobić? Skąd on jest? Co to za gość? Od razu by byli uratowani, bo Bóg od razu by dał im radę. Powiedziałby im, co mają zrobić. Nie zrobili tego. Nie zapytali się Boga o radę. Sami rozeznali, co jest lepsze. I popełnili błąd. Kiedy mam słuchać Boga? Zawsze. Najlepiej i najczęściej rano. Panie, mów do mnie. Znaleźć taki czas. Tak jak Jezus znajdywał czas. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na modlitwę. Jezus robił tak codziennie. Jeżeli będziemy Go naśladować w tym, to też nie zgubimy się w naszym życiu. I będziemy wiedzieli, w którą stronę mamy iść. Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego dnia, do dzisiejszego dnia. Proszę Ciebie, abyś pokazywał mi kierunki, w których mam się poruszać. Amen. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.